Wyczekiwaliśmy momentu otwarcia tego miasteczka strażackiego i bardzo cieszymy się, że jest to pod zadaszeniem, bo niestety pogoda jest jaka jest i to piekące słońce na pewno by przeszkadzało. A tutaj warunki są idealne, jak widać dzieci szaleją, mają możliwość wybawienia się do woli. Dużo robimy rzeczy związanych z działalnością Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, bo ta grupka 30 osób to jest właśnie nasza Młodzieżowa i Dziecięca Drużyna Pożarnicza i przez wakacje mamy 2 tygodnie półkolonii takich bardzo aktywnych. Czy będziecie tutaj wracać? Planujemy, aczkolwiek nie wiem, czy czas nam pozwoli na to, bo nasz plan jest taki dosyć bogaty i nie chcielibyśmy czegoś powtarzać, ale na pewno wrócimy. Jeśli nie w tym roku, to na pewno w przyszłym roku obowiązkowo. Znajdujemy się w miasteczku i skaczemy pod Muchańcow i biegamy. A co Ci się tutaj najbardziej podoba z tych wszystkich atrakcji, bo jest ich tutaj całkiem sporo? Chyba taka pufa, na którą się skacze. Moją uwagę też przykuły takie motorki różne i taka przeszkoda, gdzie są dużo takich wystających pali, później są takie jakby zęby, coś do przejścia pod i takie znowu kolce. To brzmi bardzo trudno. Czy przejść taką przeszkodę to faktycznie jest wyzwanie? Nie, to jest proste. Powiedz mi, jak Ci się podoba to miasteczko strażackie? Bardzo mi się podoba, dużo atrakcji. Można przechodzić tory przeszkód, poślizgać się na dmuchańcach i poskakać sobie na takiej fajnej dmuchanej poduszce. Lepiej jest na hali, ponieważ na podwórku, powiedzmy, zła pogoda mogłaby zepsuć niektóre z atrakcji. Najbardziej mi się podobała gaśnica. Taka fajna ścianka wspinaczkowa jest, nie udało mi się wdrapać nawet na sam szczyt. Jest wspaniale! A co jest takiego wspaniałego tutaj? Tor przeszkód. Najlepszy jest właśnie ten tutaj, moim zdaniem, bo jest największy i szybko się na nim zjeżdża. No, tor przeszkód jest taki ciekawy. Tam właśnie jak się skacze z górki. Skakałaś już? Tak, skakałam. Ile razy? 2. No i który raz był lepszy? Ten drugi jednak. Czyli będziesz jeszcze skakać dzisiaj? Tak, tak. Różne zjeżdżalnie wysokie też są fajne. Na hali jest lepiej. A dlaczego? No bo jednak nie ma tak cieple i słońce tak na nas nie pada. Powiedz mi, czy oprócz półkolonii planujesz jeszcze coś na wakacje z rodziną? Na przykład gdzieś pojechać, coś zrobić? Masz już coś w planach? Nad morze jedzie. A gdzie nad morze? Dokładnie na razie nie wiem. Ale nad nasze polskie morze? Tak, tak. Okej, dobra. A chciałabyś kiedyś zostać strażakiem? Pewnie.